Gospodarka odpadami to obecnie jedna z najbardziej istotnych branż, które mają i będą miały duży wpływ na rzeczywistość, w której żyjemy. Przeróżnych odpadów jest coraz więcej, a miejsc i sposobów ich unieszkodliwiania coraz mniej. Dlatego tak dużą wagę przykłada się obecnie do optymalizowania wszystkich procesów związanych z tą gospodarką. W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu jednym z takich ostatnich przedsięwzięć, które mają temu służyć, był zakup prasy do zgniatania zbieranych selektywnie odpadów. Zadanie jest zadaniem kosztownym, więc organizację tego zadania zaczęliśmy od szukania środków pomocowych. Zadanie zostało dofinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego na lata 2014-2020. Koszty inwestycji to 1 100 000, z czego ponad 700 tysięcy to środki zewnętrzne. Nowa prasa zastąpiła działające tu wcześniej urządzenie, ale o mniejszych możliwościach, które dotyczą i siły zgniatania odpadów, i zaawansowania technologicznego. Prasa dosyć technicznie prosta, ale także spełnia nasze wymagania. Raz, że jest nowa, dwa, umożliwia nam kontrolowanie procesów jak technologicznego, magazynowego i jakby sprzedażowego, tak żeby można było bilansować przyjmowane odpady i poddawane recyklingowi. Ten wyświetlacz nam pokazuje, jakiej długości jest belka, szerokości, długości. Pokazuje nam ilość, którą do tej pory mamy, godzinę 11:39 belek. Dla nas jest to ważne, dla procesów technologicznych, to jest raz, dwa, magazynowych. My jesteśmy w stanie w tej chwili reagować bardzo szybko na proces logistyczny i o jakby przekazania materiału, który my wytwarzamy. Ale najważniejszym parametrem, który dzięki nowej prasie został uzyskany, to jej moc. Poprzednia prasa, która funkcjonowała na naszym zakładzie, była prasą o mocy 25 ton. W tej chwili prasa widoczna za mną to prasa o mocy 60-65 ton, która potrafi odpady zmniejszyć do ilości w stosunku do poprzedniej o 100%, więc ilość odpadów zmniejszy nam się o połowę. Odpadów, które wysyłamy do recyklerów. Zoptymalizuje to zatem całą logistykę związaną z magazynowaniem, a potem wysyłką sprasowanych odpadów. Przy tym samym ciężarze objętość odpadów będzie o połowę mniejsza, co pozwoli na zmniejszenie liczby ich transportów. W prasie, którą zakupiliśmy, sprasowane są odpady po selektywnej zbiórce odpadów, czyli odpady surowcowe, które możemy przekazać na zewnątrz, do recyklerów, do firm przekształcających odpady ponownie do obrotu zewnętrznego. Prasowane są więc i papier, i plastikowe butelki, kartony i metal, odpady z folii i puszki po napojach. Prasa wyposażona jest także w perforator, który uruchamia się, gdy podawane są do niej plastikowe butelki. Jego zadaniem jest ich dziurawienie, by pozbywać się powietrza z objętości prasowanych odpadów.